Jeżeli wiecie czy nie, interesuję się snowboardem i innymi podobnymi sportami ekstremalnymi, aczkolwiek sam tak jakby nie uprawiam tych trudnych sztuk do opanowania pewnych technik i tak dalej, ponieważ no, nie miałbym za bardzo jakby zacięcia na to i poza tym zawsze jest to ryzyko jakiegoś zranienia, kontuzji, więc tutaj pokazuję Wam do tej pory, co mi się udało zebrać z serii SSX na Playa 2 3 gry, na GameCube SSX Tricky, Blur na Wii i ten z 2012 na 360 i jeszcze On Tour na PSP. Wiem, że jeszcze mi tam brakuje Tricky i trójkę na GBA. No to nie są zbyt dobre wersje do posiadania, w ogóle nawet ogrywania, ale może kto wie, jak na swoje możliwości mogą być całkiem niezłe. Natomiast ja Wam coś pokażę związanego z tematem gier snowboardowych, ponieważ przyszło do mnie coś takiego i od razu zobaczymy, co to dokładnie będzie, w jakim stanie i jak ta gra będzie wyglądać na tle, powiedzmy, tych z SSX-a czy Cool Borders. Bo jako, że Cool Borders znam i nawet mam dwójkę, kupioną swego czasu w zastępstwie z powodu innej gry, którą nie dostałem niestety. Które nie dostałem, ponieważ tam sprzedający mi napisał, że jej nie ma, więc mi podesłał inną. I to nie był zły pomysł z tym podesłaniem Cool Borders 2, bo mi się bardzo podoba w ogóle sam schemat grania w takie właśnie snowboardowe gry, w ogóle takie ekstremalne. Czy to BMX-y, deskorolki i inne. Nie wiem, zawsze lubiłem takie tego typu rzeczy. Tu będzie, moi drodzy, coś na Dreamcasta. Dosyć taka mało znana gra i się zastanawiam, czy słusznie mało znana. Czy może też z tego względu, że niezbyt dobrze oddaje sam styl, powiedzmy, tych gier. Ale tego nie jestem pewien. I teraz mamy przed sobą Snow Surfers na Dreamcasta w bardzo ładnym, zachowanym stanie. Tu jedynie jest pęknięcie z tyłu, ale to nic. Za 79 zł od Mr. Luckiego, którego kojarzę na Allegro, ponieważ kupuję czasami od tego sprzedającego produkcję, co niektóre, także polecam zobaczyć się z profilem. Całkiem niezły cynek na warunki polskie, nie można się przyczepić. Ta gra to jest jedyna z tematyką snowboardową na Dreamcasta, co ciekawe. Ona bardzo mi przypomina, przynajmniej tak jak widziałem wstępne rozgrywki, przynajmniej na swoim etapie poznawania tej gry, Steep Slope Sliders odrobinę, tylko z ładniejszą grafiką i tak bardziej pod kątem samej rozgrywki, to też bardzo podobny w sumie zjazd, tak naprawdę tam nie ma nic takiego specjalnego. Trików to prawie wcale się nie robi. W naprawdę bardzo ładnym stanie instrukcja. Opisy w wielu językach i tutaj mamy szczegółowe opisane sterowanie, co cieszy. Ok, zawsze lubię sprawdzać informacje na temat tego, ile dany save, zapis gry zajmuje na karcie pamięci. 4 bloki, pewnie znajdzie się jakaś karta wolna z taką odpowiednią ilością pamięci, bo niestety, tak jak mówiłem na jednym filmie z Dreamcastem, no niestety ceny kart pamięci nie są zbytnio dobre. Także ta gra ogólnie, nie dość, że jest jedyna na temat snowboardu, to jeszcze się w ogóle inaczej nazywa na każdym rynku. W Ameryce nazywa się Ripping, nie wiem, coś ze śniegiem, a w Japonii ma podtytuł Cool Borders i jeszcze jakieś tam rozwinięcie. Podam Wam ewentualnie na dole w napisach. I tak wygląda oto nadruk europejski. Uważam, że jest jeden z najładniejszych, jeżeli o to chodzi, o tą stylizację. No i stan płyty praktycznie mówię, kupiona, parę razy włożona do napędu i tyle było z tej płyty. Także naprawdę lustro po raz kolejny. Za 80 zł niecałe. Nieźle. Aczkolwiek myślę, że tutaj akurat cena tej gry troszeczkę trzyma się, bo przez lata sprawdzałem aukcje i tak mniej więcej 60-70, więc to jest taka jakby norma, powiedzmy. Sprawdzimy sobie od razu tą grę na urządzeniu do tego przeznaczonym.
i przekonamy się, czy rzeczywiście było warto się w ogóle interesować tą grą, żeby mieć, powiedzmy, jakieś podparcie na streama czy coś podobnego w tym rodzaju. Jak się zrobi chłodniej, a nie chcę, żeby było chłodniej, ale jak będzie chłodniej, no to wtedy się tą grę włączy i przetestujemy sobie od razu, czy przede wszystkim jest sens inwestować w takie oto dosyć ryzykowne tytuły, których niekoniecznie dobrze musimy znać. Jako, że mam podłączonego Dreamcasta i to pożyczonego od Jacka, to na tym oto sprzęcie z Codebreakerem sprawdzimy, czy gra zadziała i co dalej z nią będzie, to już przechodzę do rzeczy. Codebreaker załączony. Grę nam wykryło. Tylko przekonajmy się do końca, czy to będzie... Ojej. Za szybko wcisnąłem przycisk A. Żeby tutaj teraz... O, Snow Surfers. Mamy także nam wykryło. Możemy sobie od razu przejść do rzeczy. Mniej więcej na pierwszą próbę jakby przekonać się, czy to było warto w ogóle zainwestować w ten tytuł. Sprawdzić sobie na podobieństwo właśnie takich gier po Cool Borders czy tam innych tego typu. Jeszcze przed SSX-em, co ciekawe, jeszcze rok przed SSX-em. Dlaczego mi się kojarzy ta gra bardziej z Steep Slope Sliders? Może właśnie dlatego, że ten napis, który widzieliście przed chwilą, on właśnie mi tak przypominał tamtą grę na Saturna, która się pojawiła w 1998 roku jako ta jedna z ostatnich gier na Saturna wydanych oficjalnie w Europie. Natomiast tutaj mam już Dreamcasta, troszkę tak jakby lepsza grafika pod tym kątem. 50 klatek tutaj mamy, przynajmniej 50 Hz, a czy 50 klatek to można się tu sprzeczać. Aczkolwiek obraz jest w miarę fajnie płynny, chociaż tutaj jeszcze się dużo nie dzieje. I no, nie wiem, z czego wynika ta moja sympatia do takich gier ekstremalnych. Może po prostu to jest motyw taki, że w momencie, kiedy ja mogę sobie zagrać taki tytuł, robiąc takie ryzykowne rzeczy, to w rzeczywistości w sumie nie muszę, bo w rzeczywistości nie wiem, jak bym się zachował. A ta bardzo przypominała mi Christie z Tekena 4. Ale muza dobra jest. Myślę, to są moje klimaty. Takie na przełomie wieków właśnie. Muzyka z tamtych czasów uważam jest najbardziej reprezentatywna i wcale nie jest wieśniacka, tak jak to niektórzy próbują już mówić. I ekran tytułowy przypomina mi trochę Crazy Taxi, ale co do Crazy Taxi to zaraz się odwołamy. Może też dlatego, że samo menu jest takie dosyć krzykliwe i w tym sensie podobieństwo jest dosyć duże. Przekonamy się, czy faktycznie cztery bloki. Tutaj nie ma nic opisanego. Dobra. Można sobie tutaj zapisać powtórki do trzech. Przesłuchać sobie ścieżki audio. Nie wiem, czemu jest domyślnie 16 ustawiona. A nie, przepraszam, bo to jest głośność. A, no to zmienia postać rzeczy. To może sobie zmienimy na razie na... 12 i 10. Dobra, zobaczymy sobie te utwory już w trakcie. 1999 na rok przed SSX-em. Niewiele ludzi wie, ale SSX pierwotnie miał trafić na Dreamcasta. Tylko co jest śmieszne, bo EA zrobiło taką swoją śmieszną taktykę, że oni nie mieli wydać żadnej gry na Dreamcasta. A to dlatego, że oni obrazili się strasznie na Segę, co mnie trochę nie dziwi, bo Sega sama robiła głupie praktyki typu jakieś wydawanie kolejnych urządzeń, Mega CD, 32X, Saturn i tak dalej, i deweloperzy nie wszyscy za bardzo wiedzieli, w którą stronę idzie branża. I no, EA mogło zrezygnować z tego pomysłu, ale pierwotnie gra faktycznie widać, że przynajmniej ten SSX, że rzeczywiście to byłaby idealna gra na tą konsolę, na Sega,
Dreamcast, ale wyszła na Playa dwójkę, co nawet bardziej trochę zyskała na tym, że się nawet tam troszeczkę sprzedała. O, tutaj miałem jakiś cholernie dziwny przeplot. Nie wiem czemu. Powiem wam szczerze, nigdy za pierwszym razem nie byłem dobry w tych zjazdach. I tutaj też jest bardzo podobne sterowanie, że do przodu wychylamy gałkę, to przyspieszamy. Do tyłu tak trochę jakby, przynajmniej w SSX-ach nic takiego nie robimy. Ale jak przytrzymamy A, czy tam przycisk do skoku, to wtedy nie możemy za bardzo kierować postacią, więc to jest dosyć zbliżone zachowanie się. No i na typowe przyciski X, Y, B mamy triki, tylko coś mi tu nie wyszło, bo w sumie nie było za bardzo jak robić trików, jak to same były zjazdy w zasadzie. Jeszcze sobie raz zobaczę najwyżej inną trasę. Bo w rzeczywistości sama gra tak jak, no wiadomo, no snowboard to tam nic spektakularnego by się powiedziało. Jak to się kurde robi te triki? Na przycisk B tylko? Ale muzyczka całkiem, powiem wam, niezła. Aha, czyli tutaj jest strefa na robienie punktów, dobrze wiedzieć. Czyli tu jest taki zjazd, tutaj się w sumie nic nie robi z punktami. One są wyznaczone, te miejsca, no to chociaż dobre i to, ale i tak na 3,5 tysiąca to nie mam szansy, bo mi tu kurde owce chodzą. Aha, bo tam checkpoint będzie. A, to dlatego. Zobaczcie. O. I sobie żeś pojechał. Ale graficznie wygląda nawet. No, tutaj nie można akurat powiedzieć nic przykrego, się nie da. Specjalnie. Tylko nie jestem pewien, czy można jeszcze jedną trasę wymyślić. Wziąć. Zaraz zobaczymy. Także, no, dla mnie ta gra jest w porządku, musiałbym ją tylko bardziej, lepiej ją poznać. Tutaj jeszcze jest super rura, po której można jeździć i w sumie można triki tak robić na tych krańcach. Rozumiem, że te zbliżenia na postać to jest sposób na wybór, tak, na pewno taka deska. Niech będzie... Co tam było napisane? Simuch? Czy smów? Chyba raczej nie smów. No i tutaj na takiej oto rurze można sobie punkty ładować do woli. Taka trochę klasyka. Taka trochę klasyka jakby gatunku. O kurde. Ale dobra muza. Czyli poczekajcie, to na jeden przycisk robi się triki? Niemożliwe. O. No, powiem szczerze, muzyczka eksperymentalna. W sumie tak samo było w tamtej grze Slip Slope Sliders na Saturna, że też ona była taka nie do końca jakby zdefiniowana. Niby rockowa, niby techno, niby takie progresywne połączenie trochę tego wszystkiego. Ale jednak nie jest tak źle. Tylko to sterowanie mi się nie podoba, jest takie zbyt proste. Ja nie wiem w ogóle, jak tu się obracać kompletnie. Nie wiem, na jakiej zasadzie tutaj punkty są wyłapywane. No i co? I coś wiem więcej na temat punktów, czy tylko tyle? Gdzie jest mój wynik? Gówno, nie ma żadnego wyniku. No nic, także to był Snow Surfers. No, zapisałem chyba powtórkę z tego, co widzę. Sama gra jakby mi się nie zapisała.
Przynajmniej ja tutaj go nie widzę. I bardzo podobnie, jak się kończy jakiś tryb, to wraca do ekranu tytułowego, dokładnie właśnie jak w Slip Slope Sliders. I to pewnie będzie zapisana powtórka. Tak, zapisana powtórka, na której nic specjalnie nie było, ale dobrze wiedzieć, że przynajmniej to tak działa. No to co, korzystając jeszcze z okazji, to pokażę wam poprzednią grę, którą akurat załatwiłem sobie. Jej akurat nie pokazałem, bo nie było możliwości specjalnej. A jako, że kolejna gra do kolekcji weszła, no to myślę, że wam pokażę jeszcze na chwilę Tokyo Highway Challenge, tak dla uzupełnienia. Aha, i tak wyglądają te pliczki z taką dziwną mordą chyba ducha. Można je sobie modyfikować, tak jak się chce, bo nie wszystkie się da, co ciekawe. Są nawet one oznaczone specjalnym kolorem na obramowaniu, że nie da się ich na przykład skopiować, tylko da się je usunąć. Nie da się ich przenieść na inną kartę, więc ten save tak jakby już zostanie na tej mojej akurat zielonej karcie. I odnośnie jeszcze tych zapisów, to bardzo nie lubię w ogóle w konsolach, a pewnie większość z was też tego nie cierpi, że nie da się żadnego zapisu takiego, który jest jakoś specjalnie, nie wiem, oznaczony, szyfrowany, przenieść na inną pamięć, bo to jest swego rodzaju chyba jakieś zabezpieczenie, żeby nie móc manipulować jakoś wynikiem, tylko że to ma drugą stronę medalu, że w porządku, nie możesz specjalnie kombinować z wynikiem czy tam z postępem, ale jak stracisz ten zapis, to zaczynasz całą grę od nowa, więc to jest tak jakby i jednocześnie i dobre i złe, tylko że akurat w tym zaznaczeniu jest więcej złego niż dobrego całej tej sytuacji z takim oto dziwnym, moim zdaniem głupim trochę zabezpieczeniem, które powiem szczerze i tak wszyscy mają to gdzieś, bo Tak już te konsole, to da się je tak już dawno złamać. Więc to kiedyś swego rodzaju to było zabezpieczenie. Bardzo dziwne, wiecie co? Wygląda na to, że chyba tej gry nie odpalę przez RetroTinka, ponieważ ma jakiś problem. No cóż, przykre, bo się okazuje, że tej gry nie sprawdzę przez RetroTinka. Czyli już jest pierwsza gra, której przynajmniej na tych moich ustawieniach nie uruchomię, co mnie bardzo smuci. Chyba, że ewentualnie dałoby się to jakoś ustawić w inny sposób. Ale w ogóle sygnału nie ma. Także coś jest już zrąbane chyba w ustawieniach. Tutaj przynajmniej albo dla tej gry, albo coś faktycznie z samą jakby... Chyba grą jest nie tak, że ona nie załapuje tego, jak teoretycznie ona powinna wyświetlać ten obraz, ale no jak słychać, gra jest, tylko no sam dźwięk tylko. Także no dużo się nie dowiedziałem na ten temat, ale to zrobimy w takim razie starą zabawę. A nie mówiłem? Jednak nie zawsze, powiem wam tak, nie zawsze te nagrywarki tak na pierwszy rzut oka wydają się być porządnym urządzeniem. Ja nie mówię, że RetroTink nie jest porządnym urządzeniem, ale jak pewna gra nie działa i chce się ją sprawdzić, no to motyw z naśmiewanego się telewizora, żeby nagrywać, wcale nie jest taki głupi, bo tylko ludzie bez wyobraźni potrafią się śmiać z tego powodu i proszę bardzo. Nie ma co się naśmiewać z nagrywania z telewizora, bo to jednak jest prawdziwy obraz. Więc wszystko można w ten sposób sprawdzić, między innymi. Także gra jak najbardziej działa, śmiga. Tak, to jest wszystko podłączone pod Dreamcasta. Nic nie jest udawane, nic nie jest modyfikowane. Nawet tym bardziej, kuźwa wam powiem, na takim nagraniu, tym bardziej zobaczycie, że to jest z prawdziwej konsoli. No, ja jednak jestem przekonany co do tego, że jednak nagranie z telewizora nie jest takie złe, jak to niektórzy lubią mówić.
Dobra, wiecie co? Na próbę zobaczę, jak to wygląda. Powiem szczerze, kompletnie nie znam tej gry, dlatego że ta gra jest polecona od Jacka i ja tutaj za bardzo, ja jestem zielony kompletnie w tych tematach. On bym pewnie mnie zagadał na temat, jaki samochód wybrać, wybierz taki ziomuś, bo on dobrze driftuje, on dobrze daje po rajtach i tak dalej. No ja tam raczej jestem amatorem w tych kwestiach i po prostu miejscami to ja tam wolę nie przyznawać się do pewnych rzeczy. Także gram na razie tak w dosyć ciekawy sposób. Mianowicie trzymam lewą ręką lewą część kontrolera, a w ręce tak jakby prawej mam kamerę i po prostu na przycisk, no nie powiem środkowy, na fakecie przyspieszam. I to działa, słuchajcie, można tak nagrywać, chociaż nie jest to wygodne, ale gra działa jak najbardziej, ma się dobrze. Widzę, że jest przeplot na na świetle od reflektorów. Y-kiem się zmienia kamera. Widoku z tyłu chyba nie ma. Pauza wygląda mniej więcej tak. Że tutaj ścigamy się z wieloma rywalami na autostradzie japońskiej. Chyba w Tokio albo gdzieś tam indziej. A raczej w Tokio, bo sam tytuł gry wiele nam mówi. Nie? I tak sobie o to gramy po prostu. Jest to mała seria, tam kilka gier wyszło spod znaku, powiedzmy, znaczy może nie ta sama nazwa serii, bo ona jest generalnie zróżnicowana, ale mniej więcej tak wyglądają te gry, także może się kiedyś w to wgryzę, w takie wyprzedzanie samochodów, ale raczej dla mnie to jest taka czarna magia. Ale nie retry, tylko chciałem wyjść. Także to by było na tyle z testu na Dreamcasta, także jak wam się podobało, dajcie znać. I cóż, no, być może więcej zobaczycie tego sprzętu, tylko zawsze muszę sobie tak sprzęt przygotować, żeby mieć jak najlepszą jakość z nagrywania z nagrywarki, bo jeżeli danej gry, czyli tej, nie mogę uruchomić na nagrywarce, no to niestety pozostaje taka forma, która była przez pewien czas u mnie na moim kanale, przez niektórych dziwnych, śmiesznych ludzi, nawet bym powiedział żałosnych, wyśmiewana, więc nie ma co wyśmiewać tradycyjnych metod, jak się samemu nic nie robi w tym temacie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Granie na spontanie, może być nawet i na pianinie.